Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Guma Play The Game. Ja jestem Guma, kolejny odcinek z gry Rise of Tomb Raider. Zapraszam do oglądania, subskrypcji kanału, łapka w górę, wsparcia. Przeniosłem się do bazy badawczej i akurat tutaj mamy dokumencik. Pójdziemy sobie do niego. On gdzieś jest tutaj. Mamy go. Laro, dzięki Bogu. Myślę, że trafiłem na twoje ślady. Wiedziałem, że żyjesz. Tysiące ton lodu i śniegu nie wystarczy, żeby wykończyć moją małą ptaszynę. W lesie dzieje się coś dziwnego. I trójca nie ma z tym nic wspólnego. Ktoś inny obserwuje mnie zza drzew. Miałem jeszcze w plecaku trochę jedzenia, stare batony energetyczne, ale zapasy już mi się kończą. W zeszłej nocy znalazłem bezpieczne miejsce i spałem jak zabity, a kiedy rano się obudziłem, czekał na mnie prezent. Suszone mięso i jagody owinięte w jelenią skórę. Z początku pomyślałem, że to sen, ale ktoś nade mną czuwa. Mam nadzieję, że czuwa również nad tobą. Dobra, mamy to i teraz pasowałoby się dostać o tu. Tu przeniesiemy się do stacja pogodowa. Przeniesiemy się tam, stacja pogodowa. Tutaj. Pyk. Co, nie wejdę tu? Tu miałem tych przeciwników. Dobra, i tu gdzieś jest ta skrytka survivalowa. No i mamy ją. Dobra. I teraz jeszcze tu gdzieś jest. To coś tam.
tych nie przejdę, tak? Ale to... dobra. Ale to ja tutaj... Tam na to, tam niżej się nie da. Dziwne, dobra. Nie no, musi tam się jakoś dostać. A tu chyba. Aha, do góry. Ale ona gdzieś tam jest. Gdzieś tam jest. Ale to... nie to... o kurde. A co ja tu... całe przejechałem? O kurde, coś tu chyba... Tyrolka, o, padło trofeum, ale... ja żebym się tu wrócił, kurwa, na początek. Jak ja mam to jak ja mam ją wziąć, ten zestaw survivalowy? Kurde. Nie wiem znowu, ja pierdolę.
Ja się wróciłem tutaj na... z powrotem do tego... O tu! Co? A tu nie przejdę? O kurde. O kurde. Aha, nie, dobra, tu jest. Nie no, tu jest, kurde. Przeniesiemy jeszcze raz tam muszę i pójść, ale to chyba... No to musi tu być, tu się iść. Musi tu być gdzieś... tu, no... Ale to... Dobra. Już wiem, gdzie mam iść. Tutaj, koło ogniska jest przejście.
Tak. I tu już ta skrytka sobie wywalowa, tu. I ona tu jest. Mamy ją. Mamy ją, dobra. No i chyba tutaj tyle. Dobra. Ale to dobra, to nie ma s... Aha. O kurde. Geometrycznej doliny trzeba się wrócić, tak? Tutaj do grzbiet górski. Tu gdzieś wlazłem. Ja to wlazłem, niepotrzebnie tu chyba przyszedłem w ogóle. Bo tu jest jakoś... Aha, ja pierdolę. Aha, wracam się do... No to dobra, wracajmy się, bo to ja chcę do obozu. No, łap się. Dobra, jest.
Gdzie to przejście było? Gdzieś tutaj. Nie tu, nie tu, tylko. Gdzieś ten obóz tutaj jest. On gdzieś tu jest ten obóz, tutaj chyba. A jest tutaj, dobra. Dobra, i pyk. I wracamy się do geotermicznej doliny, tak? Do tutaj. Grzbiet Kurski. No i dobra. Tutaj, nie? Ale tu na dół czy do góry? Planetarium, o. O, tu mam skrytkę survivalową na dole. Dobra, tu musimy wbić, tak tu musimy przejść na tym, po tych, po strzałach. Strzałę musimy wbić. Dobra, teraz kolejne tutaj. Chyba coś takiego, nie? Oj! Oj! Kurde! Jeszcze raz, a akurat to mnie cofnęło. Ale ja chcę tutaj do góry. O właśnie. I teraz hop. O i plecak odkrywcy, ładnie. Odkryto tajemnicę i tu mam obóz, widzę. Tu mam w tym pełno. No i ceremonia nalna przełącz. Złapać oddech. To miejsce. Kitierz, Jacob. Nieśmiertelni.
Jestem w biegu tak długo, że nie zatrzymałam się nawet, aby pomyśleć, czy wszystko to jest prawdziwe. Część mnie nie może w to uwierzyć, ale wiem, że Jacob mówił prawdę. Artefakt, który uczynił go tym, kim jest, kryje się tutaj. Znajdę go przed Trójcą. Żałuję tylko, że ojciec nie żyje, abym mogła podzielić się z nim odkryciem. Dobra, idziemy dalej, idziemy. Gdzieś tutaj był... O! Skrzydka survivalowa. Okej. No, pełny. Niesamowite. Jacob, wchodzę. Czego mogę się tam spodziewać? Moi ludzie nie byli tam, odkąd zamknęliśmy wejście. Wieki temu. Ciężko nieśmiertelnych znać, weź się do planetarium. Najmniej dopóki nie miniesz planetarium. To była część obserwatorium? Zbudowane przez astronomów. Nim nieśmiertelni pogrzebali stare miasto. Musisz użyć go, aby otworzyć wejście do Gigierzu. No, niby tutaj, a tu? Nie mogę tu wejść? O, skrzydka survivalowa, aha. O kurczę. A, przepraszam, kichnęło mi się. O, dobra, to idziemy tu. Wchodzimy, dobra. Ciężko nie śmiej. Użyj planetarium, aby otworzyć się do Gigierzu. O! Zobaczmy, jak to działa. No chyba teraz będę mógł przeskoczyć, nie? Muszę odpowiednio ją ustawić. No, bo się wywali. A tu... Czekaj, to nie, to muszę... Pyk, chyba? Tak. Oj, nie wiem, czy tak. Coś tu dogada, że musi odpowiednio, ale tu pyk. Czekaj, zobaczymy teraz. Ale. Nie bardzo coś mi to się...
Aha, tutaj, dobra. A, źle to ustawiłem. I teraz stąd, kurde, nie mogę użyć łuku, bez sensu. Kijowo. I teraz co? Muszę z powrotem się wrócić. Tutaj. I tu muszę ustawić to inaczej. No. O, teraz chyba będę mógł wskoczyć. Pek, tu. Będziemy na górę. Pek. I tu hop. No i jestem. Tu mam monety. I teraz co? Zablokowane. Muszę zwolnić mechanizm. No i co teraz? Po drugiej stronie jest kolejny zamek. Aha. Ludzie Jacoba wyprzedzali swoje czasy. Uważaj, gdzie stajesz, Laro. No i co teraz? Teraz muszę tylko wejść na górę. Aha. Muszę dobrze wymierzyć. Na górę. No kurde, no. Czego nie złapała się, no. Teraz muszę tylko wejść na górę. Muszę dobrze wymierzyć. Dobra. Dobra.
możliwości, Laro. Teraz gdzie? Teraz. Aha, tutaj, dobra. Ja pierdolę, no. Oj, Boże. No nie, no. No i znowu. Dlaczego? O no, w końcu. Teraz muszę tylko wejść na górę. Muszę dobrze wymierzyć. Cierpliwości, Laro. Teraz. No, jestem. No, 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 no. Bać, bać, bać. Jestem, dobra. Tylko teraz gdzie mam iść? Tam, tak? No ja mam. To był jakby grobowiec, nie? Coś podobnego. Księga. Opisano tu zaawansowane techniki łucznicze opracowane w Bizancjum. Klasza strzelecka! A, chwila, bo to monety były chyba jakieś. No. No i dobra, i tu mam skrytkę survivalową. No i dobra. Nie, to mi tam kieruje, w tą stronę. Czyli do góry. Aha. No, 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 no. Aj, gdzie tam włazisz? Tu, pyk, tu, a akurat. Pyk tu, dobra. Oj! A czego tak? A, już wiem chyba. A, no.
No, jest, dobra. Dzwony. Stary. Przez lodowy, znajdź drogę do serca Kitierzu. Ścieżka nieśmiertelnych. Lara, jesteśmy na górze, nad lodowcem. Widzicie trójcę? Tak, zaczynają operację. Wchodzę do starego miasta. Słuchaj, Sofia, nie atakujcie zbyt szybko. Poczekamy trochę. Wkrótce znów się z tobą skontaktuję. Dobra, i tutaj mamy dokument. Myślałem, że umarłem. Pochłonęło mnie zimno i zasłabłem, mimo widoku ludzi proroka, którzy rozbili obóz na grzbiecie dziwnej, zielonej doliny. Stawiając krok za krokiem, ściskając miecz w dłoni, szedłem dalej. Miałem zamiar zaatakować z okrzykiem wojennym na spiekłych ustach, ale straciłem przytomność, wpadając prosto w ręce heretyków. Wiedzą, kim jestem. Spodziewali się trójcy. Nie mają dużo, ale wykarmili mnie i ogrzali, stawiając mnie na nogi. Prorok rzekł, że mogę odejść w każdej chwili, ale zebrali mą broń. Nawet uzbrojony, nie wiem, czy zdołałbym go zabić. Zawiodłem zakon. Zawiodłem samego siebie. Ale żyję. Kurde, żołnierza. A, wiedziałem, że to się... Zawali. Wiedziałem, że się zawali. Dobra, idziemy do... A to surowce mam. A mam pełno. A nie. Nie na dół, tylko do góry. Nie tam w bok, tylko do góry. A, tu obóz mam. Sala strażników. Ale to co? Broń, coś mi ulepszenia w broni doszło. To może ulepszmy tą... Zmodyfikowany spust.
Aha, dobra, dokument. Dokument. Zostawię te zapiski na wypadek, gdyby ktoś dotarł tu moim śladem. Jestem ranny poważniej niż sądziłem. Rany się nie zagoją. Dziś w nocy podejmę ostatnią próbę wydostania się z tego lodowego grobowca, ale wątpię, by starczyło mi sił. Boskie źródło jest tutaj, na szczycie najwyższej wieży. Nie jestem jednak w stanie tam dotrzeć. Korzystając z mocy źródła, prorok powołał do życia nieśmiertelnych, armię niepowstrzymanych upiorów i demonów, których nie sposób zabić. To drwina z całego boskiego stworzenia. Te nieludzkie istoty zmiażdżą każdą armię, która stanie na ich drodze. Uczą się z każdą śmiercią i każdym odrodzeniem. Dostosowują się. Gdyby Trójcy udało się zawładnąć tym artefaktem, obawiam się, że nasze uczynki nie byłyby wcale lepsze. Najlepiej byłoby chyba, żeby nikt go nigdy nie odnalazł. Jaki ryże do tym już? Obaliśmy generalnoposne do tak chrona! Przejść przez mury do wewnętrznego miasta. Oj, kolejny mam. Obóz lodowy klif. O, artefakt. A nie, to nie artefakt, to było ten. Tylko... Łap, łap, łap. O! Ale schowała się, dobra. No, biegu, biegu! Kurde, twardzi są! Może to, dupel dupę.
za chwilę, bo tu gdzieś... O nie, to dobra. Ekine, szkoda ostatnim! Gdzie teraz? Gdzie teraz? Tam gdzieś. Żebym tego... Nie, dobra, tam są. O kurde! Oj, no! Lecz się, lecz! O, aha, dobra. O kurczę, to będzie, widzę. Ciężko z nimi. Dobra, chyba się dało wszystkich załatwić, dobra. I zaktualizowano mapę, dobra. Aha, dobra. Czyli mam iść tam. Ale dobra. Tutaj zakończymy ten odcinek z gry
Rise of Tomb Raider na kanale Google Play The Game. Zachęcam do oglądania, wsparcia, łapki w górę, ale subskrypcji kanału. Siema i na razie.